szansach dla regionu, jakie niesie za sobą wprowadzenie ruchu bezwizowego na polsko-białoruskim przejściu w Rudawce na kanale Augustowskim, rozmawiali wczoraj w Augustowie. Z dziennikarzami w siedzibie miejscowego starostwa powiatowego spotkali się Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego, Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski i Wojciech Walulik, burmistrz miasta. Grodno, Grodzieńszczyznę i park turystyczny kanału Augustowskiego bez wiz można zwiedzać od 26 października. Możliwość przebywania na Białorusi bez wizy jest ograniczona do 5 osób. Aby skorzystać z takiego trybu wjazdu, należy mieć ze sobą paszport i dokument uprawniający do wejścia na teren parku. Trzeba wybrać firmę turystyczną, przekazać jej swoje dane oraz mieć zagwarantowane środki na każdy dzień pobytu. Bezwizowe przekraczanie granicy w celach turystycznych dotyczy ruchu pieszego, rowerowego oraz kajakowego. To ogromna szansa na rozwój dla regionu, firm turystycznych i instytucji, mówił podczas konferencji Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego. Myślę, że możemy wspólnie zaapelować do firm turystycznych, do instytucji właśnie kulturalnych, edukacyjnych o wykorzystanie tej możliwości. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że oprócz wejścia w życie tego reżimu bezwizowego jest oczywiście nadzieją na rozwój naszego terenu. Jesteśmy przekonani, nawet nie tyle nadzieją, że firmy turystyczne już propagują swoją ofertę poszerzoną o możliwość zorganizowanego wyjazdu na Grodzieńszczyznę, bo musimy pamiętać, że to nie jest przejście do Białorusi bez ograniczeń, to jest tylko na określony teren pomiędzy właśnie kanałem augustowskim i obejmujący wzdłuż granicy tereny po Brózgi, po przejście z Kuźnicą Białostocką, Grodną oraz przejście położone przy Niemnie do Druskieni. W planach mamy też negocjowanie poszerzenia oferty na istniejących przejściach granicznych i wprowadzenie kolejnych, dodał Dyjuk. W pierwszej kolejności zwracaliśmy uwagę na istniejące bądź konieczność wprowadzenia nowych przejść granicznych pomiędzy właśnie województwem podlaskim a obwodem grodzieńskim. Zaproponowaliśmy dzięki także współdziałaniu i współpracy z ambasadą Polski w Mińsku wprowadzenie na tych dwóch przejściach, o których wcześniej wspomniałem, rozszerzenia, czyli o te przejścia pieszo-rowerowe, a także kwestie z punktu widzenia gospodarczego rozbudowy Bobrownik. To chodziło o ten most, który by jego wybudowa rozszerzyła możliwości ruchu ciężarowego oraz także wprowadzenie dwóch nowych przejść. Lipszczany Sofijewo oraz na południu w powiecie siemiatyckim Koterka. Władze Augustowa chcą promować kanał augustowski nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Na pewno będziemy kontynuować działania, które mają na celu wpisanie tego obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mówił Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa. Kanał augustowski jest pomnikiem historii, który łączy trzy narody. Również pamiętajmy, oprócz Białorusinów są jeszcze Litwini poprzez rzekę Niemen. Także wspaniałe przedsięwzięcie, niosące naprawdę bardzo dużą nadzieję na przyszłość. Natomiast my również chcemy kontynuować działania w celu wpisania kanału augustowskiego na listę UNESCO. I 8 grudnia planowane jest spotkanie podczas Komisji Rozwoju. Będziemy mówić, jakie prace do tej pory zostały poczynione i co dalej możemy zrobić wspólnie, żeby ten kanał był wpisany na tą listę dziedzictwa światowej kultury. To jest również jeden z czynników, który pozwoli, żeby o kanale augustowskim mówiono na całym świecie.